Misterem Polski 2020 został kandydat z numerem 1! Kuba, przede wszystkim gratulacje, bo zostałeś Misterem Polski 2020. Jakie to uczucie, tak na gorąco? Dziękuję bardzo. Słuchaj, na gorąco jeszcze do mnie to nie dociera. To są takie emocje przez całą galę. Generalnie nie było czasu na stres, bo my mieliśmy od samego rana próby choreografii, która jak dla mnie wypadła super. Wiadomo, jakieś tam drobne błędy się pojawiły, ale to każdemu się zdarza. Przy takiej ilości ruchów, które musieliśmy zapamiętać, gdzie nigdy wcześniej nie mieliśmy z tym styczności, to naprawdę wyszło super. Więc myślę, że dopiero jutro wstanę i to poczuję. Jeszcze cię nie znają, więc króciutko opowiedz o sobie, bo jutro już się to zmieni, jutro już wiesz, będziesz tym misterem Polski nowym. Tak, dzisiaj jestem zwykłym Kubą ze Szczecinka. Jutro już będę Kubą Misterem Polski. Także pochodzę ze Szczecinka, tak jak wspomniałem. Pracuję jako przedstawiciel handlowy. Na co dzień, mówię, podróżami się interesuję. Lubię spotykać się ze znajomymi. Wykorzystuję ten wolny czas, żeby tego nie tracić. Także każdą wolną chwilę staram się jakoś tam zagospodarować, żeby ten czas nie uciekał. Jaki masz pomysł na swoją kadencję Mistera Polski? Powiem ci tak. Generalnie drugi tytuł komplementarny, czyli Mister Foto. Ja dopiero przed castingiem do Mistera Polski, który mieliśmy w lutym tamtego roku, ja dopiero przed tym poszedłem na pierwszą sesję zdjęciową. No taką drugą, można powiedzieć, profesjonalną. Żeby się sprawdzić, czy w ogóle będę się nadawał właśnie na tego Mistera, tak? I dopiero wtedy zdecydowałem po tych zdjęciach, że przyjdę. Także w półtora roku gdzieś tam fajnie udało się nabrać tego doświadczenia. Mieliśmy dużo zdjęć, czy to ciuchów marki Ozon, tak? Naszego sponsora. Także myślę, że fajne doświadczenie dla mnie i w tym kierunku też chciałbym na pewno iść w fotomoteli. Więc tutaj w tym będę działał na pewno. Co trzeba zrobić, żeby zostać Misterem Polski? Bo pewnie wielu chłopaków się zastanawia, co trzeba zrobić, żeby w ogóle zgłosić się na casting, żeby pchnąć swoje myśli na casting. Przede wszystkim powiedziałbym, że być sobą, ponieważ ja nikogo tutaj nie starałem się udawać. Ja wszystko szczerze mówiłem tak, jak to czułem. Nawet jakieś niewygodne pytania, które były, ja też tego jakby nie zakopywałem pod dywan. Także, ale jeśli chodzi o takie stricte rzeczy techniczne, trzeba się zgłosić na casting i ja naprawdę to polecam, bo już nie chodzi o sam tytuł, chodzi o całą tą przygodę, którą tu mieliśmy, całe zgrupowanie, naprawdę mnóstwo chłopaków, z którymi się zżyliśmy i żałujemy tego, że musimy już jechać do domu. No jutro w sumie, ale że już to się kończy, tak? Tak, właśnie na koniec też miałem o to właśnie zapytać, mianowicie jak oceniasz swoją konkurencję, bo ona była mocna, naprawdę, ale też widać, że tu się tak skumplowaliście, zziomkowaliście. Tak, naprawdę to nie wiem, jak to od drugiej strony było widać, ale naprawdę się skumplowaliśmy. Staraliśmy się to też pokazać w choreografii i naprawdę to było w porządku. Ja obstawiałem jeszcze trzech innych kandydatów oprócz mnie. Nie będę mówił których, aczkolwiek oni wiedzą i naprawdę też mieli na to szansę. Myślę, że równe ze mną. Także tutaj już jury wybrało, to była ich decyzja.